A sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Dariusz Mitrowski, Okręgowy Związek Boksu Olimpijskiego Warszawy i Mazowsza. Sędzia klasy międzynarodowej. No można śmiało powiedzieć, że czołówka europejska na 100%. Jeszcze chwilkę czekamy na Piotra Osińskiego. Jest tam jeszcze jakaś chyba kwestia techniczna do rozwiązania. A tymczasem widzimy tutaj skoncentrowanie Daniela Morisa. Czeka na przeciwnika, skoncentrowany, czy pewny siebie, czy zdenerwowany tym, że musi czekać. Tego nie wie nikt, aczkolwiek jeszcze chwilę cierpliwości. Obserwuje, gdzie jest jego przeciwnik, czeka. Wskakując na ring, widać było, że się rwie do walki. A jak to wszystko będzie wyglądało, no za chwilę się przekonamy. No powiem szczerze i otwarcie, że gorzej przeżywa to zawodnik, który już jest gotowy do pojedynku. Ten stres, te nerwy, nie wiem jaki tam był powód, ale chyba powód jako rękawice. Na pewno nie jest to komfortowa sytuacja dla Daniela Morisa, który musi czekać, już jest rozgrzany, A wiem, już przypuszczam, chyba nie miał suspensorium Piotr Osiński. Bo wizyta za reklamami chyba tego dowodzi, że teraz jest ten rytuał cały ubierania suspensorium. No tutaj po wzrokowej konsultacji z Krzysztofem Wójcikiem potwierdzam tą wiadomość, że reprezentant budowlanych Płońsk nie był kompletnie przygotowany do wyjścia do ringu. Z powodu braku suspensorium. Jest to po prostu ochrona, co u mężczyzny jest najbardziej cenne i chronione. Ale już jest wszystko w porządku. Za momencik ruszamy z kolejnym pojedynkiem. Pierwsze kuty za płoty, jakby to powiedzieć. Sprężenie u Anglika jeszcze pozostaje chyba. Natomiast Piotr Gosiński stara się zaskoczyć jakimś lewym prostym swojego rywala. No tutaj już po komendzie stop, więc trochę się pośpieszył tutaj Daniel Morris. No, na szczęście tam nic groźnego nie zrobił. No i pierwsza próba Polaka, no ale tutaj mądrze klinczuje Anglik, jak na razie. No tutaj Piotrek niepotrzebnie wchodzi do zwarcia, bo nawet nie można tego nazwać półdystansem, bo po prostu wskakuje, oj teraz za niski cios. Zdecydowanie tam właśnie Piotr Gosiński nawet pokazuje, że ale to było leciutko w udo, myślę, że nic się nie dzieje i całe szczęście, że to suspensorium założył Piotr Gosiński. Czyli lepiej późno niż wcale. No tutaj patrzę na ten boks wykonania Anglika, jest dosyć chaotyczny, jak on atakuje, to naprawdę dosyć porządnie się odsłania. Mam nadzieję, że tutaj też zauważył to Piotr Osiński i wykorzysta w odpowiednim momencie. Bardzo ładny lewy prosty Anglika. No teraz. Teraz w zasadzie Piotrek to zrobił, co powinien od początku. Skrócił ten dystans, zrobił sobie miejsce na zadanie kilku ciosów. I dwa, trzy ciosy tam naprawdę mocno szarpnęły. Kolejny bardzo ładny taki zajstep z lewym sierpowym w wykonaniu Osińskiego. Skuteczny. I efektowny również, nagrodzony przez kibiców brawami. Czasy na gardę w tej chwili w wykonaniu
Piotra Osińskiego. Próba ataku przy linach. Ładne tam 2-3 ciosy weszły pod łokciami Anglika w wykonaniu Osińskiego. Takie ciosy przeszkadzają i zabierają oddech. No i też są punktowane, więc na pewno tutaj liczymy na aktywność również Piotra Osińskiego. Chaotyczny atak Anglika, tutaj nie mogło się nic niebezpiecznego zdarzyć. Troszkę tutaj chaotycznej walki, no i na razie taka walka w zasadzie bez dominacji żadnej, ale chyba trochę lepsze wrażenie jednak pozostawił Osiński mimo wszystko. Absolutnie tak, tutaj Piotrek z kilkoma akcjami naprawdę takimi przejrzystymi, można by powiedzieć. Przy czym nie można też powiedzieć, że to była perfekcja w wykonaniu Piotra Osińskiego, bo by to świadczyło źle o naszych kwalifikacjach pięściarskich. Oczywiście jak najbardziej szybkie akcje, ale te właśnie klincze, to wszystko nie pozwalają mu zademonstrować swoich możliwości technicznych, które na pewno Piotrek Osiński posiada. I tutaj myślę, że wizyta w narożniku i Krzysztof Macharzewski, na pewno wytknie mu ten błąd, który w pierwszej rundzie Piotrek popełniał. No i runda druga. Piotrek Osiński na pewno dysponuje większym zasięgiem ramion i właśnie te ciosy proste powinny być jego lekarstwem i sposobem na przeprowadzenie kolejnych skutecznych akcji. No ale w tej chwili Anglik zaskoczył tutaj Piotra Osińskiego. To był oczywiście nie jakiś wybitnie mocny cios, no ale mimo wszystko nie spodziewał się pewnie tego Piotrek Osiński. Ale takim skoczeniem Osiński nie powinien się dać zaskoczyć właśnie. No ale niestety tutaj przyspał Piotr troszkę i kolejna senna akcja w wykonaniu Piotra. Prawym, tak, bezpośrednim. Tutaj zdecydowanie te ostatnie dwie akcje strzelił na korzyść Anglika. No mam takie wrażenie, że Piotr Osiński mógłby tutaj agresywniej wchodzić, bo wydaje mi się, że podczas tych ataków to po prostu Anglik się gubi i łatwo go trafić, no ale troszkę być może zachowawczo tutaj Piotrek Osiński boksuje w tej drugiej rundzie, bo w pierwszej to było parę naprawdę dobrych momentów. No i podobna w tej chwili próba co wcześniej, ataku lewym prostym Anglika. No to są sygnalizowane ciosy, więc tutaj mam nadzieję, że Piotrek nie da się zaskoczyć. Ale i brakuje trochę ataków. Śmieszna sytuacja. No ale tutaj... Wow. No ale znów dał się Piotrek tutaj zaskoczyć. Jeżeli to był sierp, absolutnie się nie zgadzam, ale bolało. Ale bolało, no i doszło celu, tak? Mimo iż te ciosy nie powalą Piotra Osińskiego, to jednak no, są punktowane, są zauważalne, dochodzą celu, więc no, tutaj ta runda druga na pewno lepsza w wykonaniu Anglika niż pierwsza. Niesamowicie niewygodnym zawodnikiem jest Anglik. Naprawdę te nurkowania głową gdzieś tam na wysokości pasa. Ale to wszystko wybija z uderzenia Osińskiego i w zasadzie Piotrek w tej drugiej rundzie się pogubił, nie mówię całkowicie, ale sprawia wrażenie takiego zawodnika, ospałego, który troszeczkę nie wie, co się dzieje. I tu kilka razy naprawdę Anglik bardzo, bardzo fajnie wykorzystał ten moment takiej dekoncentracji. O, bo tutaj przyklinczuje Anglik, przytrzyma. Tak, i zatrzyma ten atak. No i Włodku, chyba runda do Anglika. Ta runda naprawdę bardzo, bardzo wyrównana. Przy czym, no, ja bym się przychylił do twojej wersji, ale mówię, no, dla mnie jest zaskoczeniem postawa Piotra Osińskiego. Szczególnie w tej drugiej rundzie, bo
jeżeli by to miało być postępujące, to ta trzecia mogłaby być najgorsza i wtedy Piotrek tutaj walkę przegra. No niemniej jednak no, runda druga na pewno gorsza w wykonaniu Piotka, no i tak naprawdę nikt wychodząc do tej rundy trzeciej nie ma pewności co do werdyktu, więc no ta trzecia najprawdopodobniej będzie rundą decydującą, więc mam nadzieję, że również to usłyszał od swojego trenera Piotrek Osiński, no i po prostu ta runda trzecia będzie lepsza w jego wykonaniu. No troszeczkę Krzysztof Macharzewski poddenerwowany, poirytowany. Tą drugą rundą widzieliśmy to doskonale, że tam no padły dosyć konkretne słowa. No i znów się dał zaskoczyć, to już Włodku chyba trzecia taka akcja, gdzie dosyć naprawdę długim tym ciosem, prostym, ale Anglik trafia Piotra. Anglik po prostu się czai, powiedzmy jak jakiś, prawda, może wilk, nie wiem, żarłoczne zwierzę, które chce zaskoczyć swojego rywala i robi to dosyć skutecznie. Ale też taki niewygodny trochę Anglik, bardzo bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, kiedy zaatakuje i tak trochę usypia tym swoim boksem. Tak, mówię, głową gdzieś tam na wysokości pasa tutaj schodzi tak. do przedziwnego przysiadu i z tego taki, prawda, katapulta go wyrzuca i w zasadzie trafia. No, teraz no nie wiem, jak nazwać ten cios, no ale o mały włos tam nie wyrwał kawał boku Piotrkowi. No właśnie taki niekonwencjonalny pięściarz zawsze jest problemem i tutaj mamy idealny przykład w wykonaniu Piotrka i Daniela Morisa. Moris mimo iż no, chaotyczny, ale no, skuteczny, tak? I gdzieś tam naprawdę no, jest niewygodnym zawodnikiem, co doskonale widzimy w tym starciu. Teraz bardzo ładnie przepuścił Moris atak Osińskiego i takim sierpem, no wreszcie Piotrek naprawdę zrobił dobrą akcję, a przede wszystkim skuteczną. Najgłośniejszy w tej chwili doping dla Piotrka Osińskiego. Sala skanduje jego imię. No próbuje tutaj Piotrek, ale no też nie daje mu boksować tak naprawdę Anglik w tej chwili w tym starciu. Być może teraz. No, próba atakiem prawym prostym w wykonaniu Piotrka, ale nieskuteczna.